Sowiński, Jakimowicz, podcast, sezon 758. Pamiętasz, panie, jak przed wojną zaczynaliśmy ten podcast? No, panie, to tak dawno było. Jak się pan nazywa, prze pana? Henryk? Henryk, to ty? Dziękujemy bardzo. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Dobra, tak naprawdę to sezon trzeci. My go robimy dzięki wam tak naprawdę, bo jesteśmy zdumieni z Krzysiem, że co chwila podchodzicie czy do Krzysztofa, bo jeździ po Polsce, czy do mnie, bo ja też jeżdżę po Polsce i dziękujecie. No i to jest poza nami jakby. To znaczy jedyna rzecz, którą my możemy zrobić jako ludzie, to poklepać was po ramieniu i powiedzieć, jakoś to będzie. A całą robotę, czyli to, co Słowo Boże robi w was, to robi Pan Bóg. Ja jestem tego pewien, co mówię. Masz takie doświadczenie? Amen. No i nie tylko po Polsce. No, kto się za granicą też słyszałem, że słuchają tam tego podcastu. A prowadzimy w dwójkę, bo jest takie przysłowie, co jedna głowa to nie dwa półgłówki. No, także czego się trzymamy. Co dwóch osłów to nie jeden. Ja potrafię pisać, a ty czytać, tak? Ja słuchać umiem. A ja nie umiem, bo widzisz, były zarzuty, że ci przerywam. No widzisz, no to mnie przerywaj mi. Nie umiem. Nie umiem, nie, ale będę nad tym pracował. Nawet jak wiesz, nie przerywasz, tylko dorzucasz dwa słowa, to niektórzy uznają to za przerywanie. Różnie bywa, nie? Mówiliśmy, że słowo podnosi, dlatego, bo Bóg obiecał taką rzecz, że my możemy z Krzysiem gadać dzisiaj, bo też są takie na przykład niektóre propozycje, żeby było dłużej, to my możemy do białego rana mówić i nic. I po was to spłynie jak po kartce, a Bóg obiecał, że jeśli On wypowie słowo, to ono będzie krążyło tak długo, aż wyda owoc, nie? Że będzie robiło robotę jak pszczoła, bo po hebrajsku słowo to jest dabar i ma rdzeń tak jak dwora, czyli pszczoła. Czyli słowo krąży tak długo, aż wyda owoc. Miałeś takie słowa, które cię bardzo w życiu podnosiły? Kiedy leżałeś na posadzce, kiedy krzyczałeś, wydawało się, że nie ma żadnej drogi wyjścia, że jest taka martwa sytuacja i wtedy dostawałeś słowo i ono cię podnosiło? Wiesz co, no wiadomo, że miałem, ale chcę trochę jeszcze o tym dabar, co powiedziałeś, bo wiesz, na zajęciach z trynitologii mieliśmy takie zaklęcie, że Bóg jest czystym aktem. I wiesz, to brzmi tak, wiesz jak to brzmi. Ja jak to przeczytałem, to mówię, co ja czytam w ogóle, czy to jest podręcznik od fizyki termojądrowej, czy o co chodzi, nie? Ale później zacząłem po prostu się nad tym zastanawiać, co to znaczy czysty, co to znaczy akt. Więc słowo, ono objawia charakter Boga. To, że ono działa, nie wraca bezpowrotnie, bezowocnie, w sensie, że nie wraca bezowocnie, to pokazuje, jaki on jest, jaki nasz Bóg jest, nie? I teraz wiesz, mógłbym tutaj ci zarzucić fragmentami Pisma, które mnie niosły w tych trudnych sytuacjach, które każdy z nas, no wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, tak? To jest klasyk. Natomiast co mnie tak naprawdę niosło przez te wszystkie momenty? Nie to, że sobie powtarzałem słowo, proklamowałem je, bo wiadomo, to też jest ważne i ta metoda, o której chyba, nie wiem, czy tutaj już mówiliśmy o metodzie antyretycznej ojców pustyni, gdzie oni się właśnie uczyli czegoś takiego, że, a może bardziej rozpoznali to w rzeczywistości, że jeżeli przychodzą jakieś pokusy, czy jakieś, nie wiem, nawet grzechy, czy jakieś problemy, upadki, no to zaczynali Słowo Boże proklamować właśnie, które było zaprzeczeniem tej sytuacji. Czyli jak mieli problemy z nieczystością, no to na przykład proklamowali błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądać Boga będą, nie? I to ci przerwę, bo osoby niewierzące mogą pomyśleć, że to jest jakieś w ogóle schiza, tylko zobaczcie, my wypowiadamy coś głośno w rzeczywistości duchowej. Czyli jeśli my mówimy teraz, na przykład używamy, no w cudzysłowie, bo trudno używać tego słowa Jezus, Jeszua, no to tak, w piekle jest alarm, nie? Drży piekło, bo przypominamy demonom ich miejsce w szeregu i ogłaszamy coś w rzeczywistości duchowej. I to właśnie o to chodzi, nie? Żeby coś wypowiedzieć głośno, to znaczy, żeby odpowiedzieć słowem na słowo. No to jest, wiesz, jedna rzecz, a druga rzecz to, żeby znać to słowo. Więc ja bym powiedział, że mnie przez moje trudności różnorakie niosło zanurzenie w tym słowie, w sensie, że znam słowo w całości, nie, że sobie biorę tam 3 fragmenty, nie, i sobie je wyryję na pamięć i tak będę żył, bo to też jest w jakiś sposób niebezpieczne, że można zdominować całe Pismo Święte jednym, drugim, trzecim fragmentem. Tutaj no, często się pojawia takie takie wyrażenie teologia szwedzkiego stołu, nie? Że bierzesz to, co ci pasuje w Słowie Bożym, natomiast inne rzeczy gdzieś tam pomijasz, nie? Na przykład mówimy, że zbawienie jest z łaski, no bo jest, ale też Pan Jezus mówi, że z każdego bezużytecznego słowa będziemy rozliczeni, że na podstawie naszych słów będziemy potępieni lub zbawieni, nie? No to jak z tym zbawieniem jest, nie? I teraz, jeżeli znam całość od A do Z, to wtedy zaczynam rozumieć, jak to jest, nie? Że zbawienie jest łaską, jest darem, jest z powodu niezasłużonej przychylności Boga, bo dał nam Jezusa Chrystusa. Natomiast moja odpowiedź też tutaj się liczy. I ja mam, tak jak bodajże Augustyn to powiedział, Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawi cię bez ciebie. Więc masz tutaj coś do powiedzenia, nie? I często były takie momenty, kiedy przychodzili ludzie do mojego życia, żeby zmącić mi w głowie i żeby wybić mnie z tego, w czym jestem, w czym żyję. Głównie no, tutaj chodzi o Kościół katolicki. Używali do tego Słowa Bożego. Tylko że często Słowa Bożego zrozumianego przez XXI-wiecznego człowieka, który nigdzie nie uczył się, nie zobaczył, jakie były cechy tego narodu, do którego było to kierowane, jakie były uwarunkowania kulturowe i tak dalej. I ja też tak miałem, nie? Że przecież jest napisane w Słowie Bożym, że Maryja nie współżyła z Józefem aż do urodzenia Jezusa. No i jak to tak przeczytasz, to sobie pomyślisz, czyli potem tak. Bo już sobie dopowiesz, nie? Ja miałem taką sytuację ostatnio, w czasie jednej konferencji, gdzie byłem przekonany, że na sali są sami katolicy i mówiłem właśnie o tym, jak magicznie traktujemy czasami różaniec, koronkę, godzinę łaski, gdzie przeczytamy tak naprawdę nie uznano nadprzyrodzonego pochodzenia objawień. Nikt nie wie, że to jest niepokalane poczęcie. Wszyscy znają godzinę łaski, bo wtedy Bóg jest akurat łaskawy przez tą godzinę. Jak się nie załapiesz, to trudno, nie? Tak żartowałem, czy Bóg o godzinie 16 jest mniej miłosierny niż o 15, wiesz, czy Ukraina ma się do nas dostosować, bo stąd wyjdzie X kraj i tak dalej. I po konferencji podszedł do mnie taki bardzo wzruszony człowiek, mówi, że jest pastorem zielonoświątkowym, a ja mówię, kurczę, gdybym ja wiedział, to bym... A on mówi, dziękuję za to, co powiedziałeś, bo my mamy podobną sytuację, to znaczy wy możecie traktować magicznie jakieś sakramentalia, a my mamy dwóch pastorów, którzy strzelają do siebie z Słowem Bożym. Znaczy ty masz swoją wersję cytatów, ja mam swój zasób cytatów i będziemy teraz się uwalać, nie? Nie wiem, czy to nie jest chyba... No to już jest demoniczne, nie? To wiesz, po prostu chcieć kogoś pogrążyć za pomocą słowa, nie? Które daje życie i podnosi. Wiesz, sam szatan też walczył z Jezusem, Słowem Bożym. Dlatego myślę, że powinniśmy się przyjrzeć tej scenie i zrozumieć, że naprawdę musimy znać Słowo Boże bardzo dobrze jako katolicy. Tymczasem często jak rozmawiam z typowym katolikiem i powiem mu jeden, drugi, trzeci cytat z Biblii, to on mówi, że ale to co ty tak tą Biblię ciągle? To protestanckie jest. A ja mówię, no nie, to jest fundament Kościoła. Wiesz, Biblia i tradycja to są fundamenty. Wiesz, to ja ostatnio usłyszałem, że Bóg zniszczył Warszawę. A wiesz czemu? Tak. No bo ja mówiłem, że Bóg jest miłosierny, podszedł facet, mówi, że Bóg zniszczył Warszawę, to mówiliśmy, nie, już na jednym z podcastów, a ja mówię czemu? On mówi, bo Faustyna widziała proroczo zniszczoną Warszawę. A ja mówię, to, że Faustyna widziała proroczo zniszczoną Warszawę, czyli nie Hitler, nie Armia Czerwona, tylko Bóg. No bo wiesz, to samo z Ukrainą, nie? Że puściliśmy ostatnio świadectwo takiego Zbyszka z naszej wspólnoty, gdzie on był naćpany, kiedy spotkał Boga, nie? Bóg objawił mu swoją miłość, kiedy był naćpany na mszy świętej. Przykład Arka Malajonka z radykalnych. Dokładnie tak samo. I ludzie piszą, tak, naćpanego spojrzał, a na dzieci na Ukrainie nie patrzy. I teraz wiesz, to jest zrozumienie tego, jaką my pozycję mamy we wszechświecie. Ludzie by chcieli, żeby Bóg był właśnie tyranem. W sensie oni tak nawet nieświadomie gdzieś wewnątrz siebie patrzą na niego jako na takiego tyrana, który ma realizować wszystko poza nimi, poza ich wolą. Tymczasem on dał nam ten świat tymczasowe, ale posiadanie, nie? Że my mamy tutaj zarządzać, mamy opiekować się tym światem. I teraz co my wybieramy, nie? To już nieraz mówiliśmy na tych podcastach o tym. Teresa z Lizie powiedziała swojej przełożonej, że każdy spotka takiego Boga, jakiego oczekuje. Wow, jaki to jest mocny. Chcesz spotkać tyrana, znajdziesz 5000 cytatów na temat tego, że Bóg zniszczył Warszawę. No ale wiesz... to wiesz, bo to zobacz, jak to absurdalnie brzmi, natomiast ten człowiek był taki święcie przekonany, że tak jest, to znaczy, że kara Boża polega na tym, że gdyby Bóg był taki, jak ten człowiek opowiada, to mnie by to już nie było. a nie ciebie. Ale wiesz, słowo nam pokazuje i myślę, że w odpowiednich momentach naszego życia my coraz głębiej, jeżeli obcujemy ze słowem, to poznajemy charakter Boga, nie? I ja podziwiam na przykład to, że on jest barankiem i lwem. Mhm. I widzę, że niektórzy... Mamy pewnie etapy, nie? Że jest ten pierwszy zachwyt, no to wtedy jakby patrzymy na Boga tylko w tym kluczu miłosierdzia. Natomiast on też jest silny, on też jest mocny, on też jest wszechmocny, on jest królem królów. Wiesz, jak napisał Luis o Aslanie? No. Że Aslan jest łagodny i niebezpieczny. No właśnie. Łagodny i niebezpieczny, kosmos. No. Więc to jest, wiesz, coś takiego, co potrzebujemy poznawać w całej istocie, nie? Więc nie ma tak naprawdę w życiu duchowym takiego momentu, kiedy ty siadasz i mówisz, dobra, ja już mam te cytaciki, 10 z nich i po prostu mogę strzelać do wroga i mi wystarczy. Nie ma nigdy takiego punktu, kiedy żyjemy na ziemi, że możemy powiedzieć, ja już poznałem słowo, poznałem Boga tak, że już nie potrzebuję go. I nieraz jest taka pokusa, ja sam tą pokusę mam, wiesz, studiuję teologię, czytam tą Biblię i sobie myślę, no i co ja tam, czasami tak widzę, że przelatuję oczami, no bo już to wszystko w zasadzie na pamięć znam, nie? Więc przelatuję oczami i wtedy jest ten moment, kiedy ja widzę, chłopie, stop. Przeczytaj to jeszcze raz, ale z każdym słowem jakby smakuj to słowo, tak? Medytuj, meditacjo, przeżuwaj. No i przeżuwam i co się okazuje, że przez słowo, którego wcześniej tam nie widziałem, nagle Bóg mnie dotyka, nie? I to mnie jest... ostatnio dotknęło? No? Kiedy Judasz zdradził Jezusa. Po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego demon. W innym tłumaczeniu nie. Po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego diabeł. Takie jedno zdanie, nie? Mhm. To znaczy, że Bóg mówi, Marcin, może być taka sytuacja, czy Krzysiu, że jest ostatnia wieczerza, że dostaniesz z ręki Mesjasza ciało Boże, znaczy ciało Chrystusa, z ręki Mesjasza i sekundę później pójdziesz w długą, nie? A nie masz takiego doświadczenia, noc. Że tak robiłeś? Ja wiem, tylko patrz, jakie to jest mocne, że nie po spożyciu kawałka chleba. To jest akurat słowo, które bardzo mnie ustawiło w momencie kryzysu 9 lat temu. Bardzo mnie to ustawiło, bo często słyszymy, kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Nie? Jak się pytam ludzi, znacie ten fragment? Wszyscy mówią tak, a ja mówię, bo tego nie ma w Biblii. Bo tam jest napisane, komu się wydaje, że stoi. Jest różnica, że właśnie Krzysztof Sowiński mówi, stoję, będę głosił. No, ja znałem parę takich, którzy tak twierdzili, dzisiaj są poza kościołem. No wiesz, a święty Paweł w drodze do Damaszku spadł z konia, czy nie? Nie, bo nie było konia. Nie było konia, ale my mamy wbite do łba, że był koń. No. Więc wiesz, to są takie... Czytałem kiedyś o tym zjawisku w socjologii, jak to wygląda, skąd to się bierze. No po prostu pewne hasła plus obrazy tak się wbijają do głowy, że trudno z tego wyjść. I na przykład klasyczne takie rozumienie pieniędzy w stosunku... osób, które są gdzieś tam na granicy, powiedziałbym, kościoła, jest takie, że katolik nie może mieć pieniędzy, nie? Chrześcijanin nie może mieć pieniędzy. Mi kolega tłumaczył, bo biedak zawołał, a pan... Biedak zawołał, a pan go wysłuchał i to jest to właśnie. Musisz być biedny, dlatego że goło i wesoło. Wiesz, jest napisane, że chciwość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. A chciwość, ludzie nie pieniądze. Wycinają to chciwość, nie? I tylko... Pieniądze są korzeniem wszelkiego zła. I to jest właśnie to, nie? Że pytasz mnie o ulubione fragmenty Biblii. Nawet nie ulubione, ale mówię... takie, które ci bardzo pomagały. Na przykład, że miałeś kryzys i przeczytałeś coś i widziałeś, że to jest dokładnie o tobie, o Krzysztofie Sowińskim. Tak ciągle, codziennie tak jest. Tak? Nie mam takich momentów, że jakoś tak... niesamowicie jakiś taki typowy tekst, który czytam codziennie, no bo staram się codziennie czytać kilka rozdziałów, żeby to mnie po prostu gdzieś tam nagle tak się wbiło do serca, że już to jest moim mottem. Wszystko jest moim mottem, co tam jest. Natomiast miałem kiedyś taką sytuację, kiedy byłem w takiej rozterce, czy coś zrobić, czy nie zrobić. No i tak... Zastanawiałem się nad tym i no ja jestem cholerykiem i też bardzo lubię konfrontować. Cześć. Bardzo lubię konfrontować, więc ja nie mogę w sobie trzymać za długo. Ja też, my nie mamy na przykład cichych dni z Dorotą, bo u nas jest ostrek na derbach Śląska, ale potem jest... U mnie też nie ma. No. Dwie włoskie rodziny. To nie możemy razem na wakacje jechać. Nie. Straty dwóch zabitych, ciężko przestraszonych. Nie, słuchaj. Nie, na wakacjach to jeszcze wiesz. No ale dobra. I co tam było? No i ja pytałem tak Boga, co mam w tej sytuacji zrobić. I nagle usłyszałem słowo Ezechiasz. Tak po prostu, nie? Mówię, co to jest, nie? No i tam szukam w Biblii. I nagle też usłyszałem bodajże 2 Królewska 16 albo 1 Królewska 16. Nie pamiętam, które to było, to już parę lat temu było. No i tak, no parę lat, już 6 lat temu to było, bo zacząłem to czytać i mówię, gdzie ten Ezechiasz w tej 16 rozdziale. Nie było go, nie było. Już miałem się poddać, ale w ostatnim zdaniu napisane było, że po nim władzę objął król Ezechiasz, kiedy miał 25 lat. Ja wtedy miałem 25 lat, więc stwierdziłem, że czyli coś tutaj Bóg mi chce pokazać. No i poczytałem o tym Ezechiaszu i po prostu, nawet nie było tego wprost napisane, ale kiedy czytałem to, co Bóg mi pokazał, żebym czytał tego dnia, przyszło zrozumienie, co ja mam zrobić w tej sytuacji. I to jest właśnie to Słowo Boże, nie? Rema. To jest to żywe słowo, które po prostu działa, nie? Które jak ty z nim obcujesz, to ono też nawet w sposób pozawerbalny, ono ci kształtuje serce, pokazuje kierunki i tak dalej. I często tak, nie wiem, czy ty masz tak, ale jak słucham jakiejś konferencji, to mimo, że mówca nie mówi tego wprost, to jego słowa jakby kształtują we mnie takie rzeczy, Duch Święty, takie przestrzenie otwiera we mnie, że mi w ogóle nic nie pasuje do siebie, ale ja tak miałem, jednak działa. Z konferencją Maćka Wolskiego, to był bardzo fajny przykład, bo on mówił o Dawidzie i powiedział takie zdanie i potem z nim rozmawiałem, on nawet w ogóle nie zwrócił uwagi na to zdanie, było napisane, dlaczego Dawid pokonał Goliata, bo pewnego dnia podszedł do niego ojciec Jesse i powiedział, zanieś 10 krążków sera dowódcy oddziału. I Dawid poszedł zanieść ser i przy okazji zabił Goliata. I Maciek tak po prostu przeczytał ten fragment, a mnie wtedy się, siekło. Ja mówię, Boże. Bo tam nie jest napisane w Biblii przecież, że on miał taką relację z Bogiem, że Bóg powiedział, że staniesz na ringu MMA z gigantem. Zanieś 10 krążków sera, czyli proszę zanieść to koledze. I on był tak pokorny, zaniósł. I przy okazji, ale było to dokładnie to, co ty mówisz, nie? Że Maciek mówi, cytuje Słowo Boże, które wszyscy znają i nagle cię coś dotknie. Także. No ale widzisz, ta sytuacja też pokazuje tą Bożą logikę, nie? Że tak. Ta logika jest spoza tego świata i ona nie jest matematyczna. A ty masz takie sytuacje, na przykład jak mówisz do szkoły, na przykład do dzieciaków, do młodzieży, że cytujesz Słowo Boże i jesteś tak poruszony, że trzęsie ci się głos, albo że to Słowo cię... Tak. Tak, no wiesz, w głoszeniu to jest w ogóle jeszcze inna kwestia, że ja nie uczę się generalnie na pamięć fragmentów z Biblii, a potem wychodzę do ludzi i całymi fragmentami lecę z pamięci, gdzie ja ich nie umiem na co dzień. Ale jak jesteś w głoszeniu... Jezusa zasypiają przy 14 imieniu. Ale wiesz, jak stoisz w tym miejscu służby, to Bóg cię uzdalnia, nie? Ja tak lubię właśnie. Na przykład wczoraj byłem w Toruniu i głosiłem do studentów, no i miałem 2 godziny na to. I pomyślisz sobie, co ty byś 2 godziny gadał. Ja generalnie tam usiadłem przed nimi i sobie pomyślałem, no i co teraz, nie? I tak zacząłem żartować, tak powoli się rozkręcałem, a potem jak to zaczęło płynąć, to mówię, no Boże, no ty jesteś moim dowodem, nie? Że po prostu, że jesteś, że to jak ty działasz, to też jest dla mnie dowód, że błogosławisz temu wszystkiemu, bo ja nie mógłbym tego wszystkiego wymyślić tak sam z siebie. I to jest taka rzecz właśnie ciekawa, że właśnie w momencie, kiedy robimy krok wiary i wychodzimy, to nagle się zaczynają otwierać drzwi. Ja mam zawsze tak, mam czasami taką ciemność, taką pustkę, mówię, przygotowuję sobie jakieś tam 2 pierwsze zdania, żeby wiedzieć jak zacząć i potem nagle to tak płynie, że się okazuje, że wszystko, co przygotowałem na kartce, w ogóle ja tego nie mówię. No i widzisz... Że mówię w innym kierunku i nagle ktoś przychodzi i mówi dziękuję za ten fragment, a ja tego wcześniej nigdy nikomu nie mówiłem, nie? I wyjaśnia to samo słowo, bo słowo mówi, że słowo Boże jest lampą u moich stóp. I teraz my dzisiaj nie rozumiemy w ogóle tego. Może jeszcze nasze babcie, może nasze babcie by to zrozumiały, gdzie miały te naftowe lampy. One nie dawały takiego powera, jak teraz mamy lampy i elektryczne i tak dalej. Ale właśnie co one dawały? One dawały światło na 1-2 kroki. I Słowo Boże właśnie tak pokazuje. Oczywiście wizja i jakieś tam pragnienia dalekosiężne, marzenia, one są ważne i Bóg też to wkłada w nasze serce, ale jeśli chodzi o sposób realizacji, to on pokazuje 1-2 kroki. Moja przyjaciółka miała takie doświadczenie, że krok wiary polega na tym, że ona stoi nad otwartym morzem i Bóg mówi zrób krok i ona mówi robię krok i w tym momencie spod nogi wyrasta skała. I to jest takie najtrudniejsze, nie? Że tego nie da się przewidzieć. Ale w momencie, kiedy robisz krok, nagle wyrasta skała. Ja miałem tak wielokrotnie, że wiesz czemu, bo Bóg czeka na decyzję, nie? To jest moje, w ogóle to jest chyba największe odkrycie ostatnich lat. To będą też odpowiedzi na wasze pytania. Bardzo wiele było takich pytań, jak zacząć, jak zrobić, tak dalej. Po prostu zrobić, nie? To arcybiskup Ryś powiedział, że my robimy za dużo konferencji na temat nowej ewangelizacji, jak ewangelizować, po co ewangelizować, w jaki sposób ewangelizować, a po prostu trzeba wyjść na ulicę. I to jest pierwsza rzecz, wyjść i Bóg zrobi dalej. Tak jak słowo, to się dzieje w codzienności. Do tego nie potrzeba akcji. Ja nie potrzebuję, żeby ktoś mi teraz chodził i gadał o Słowie Bożym i żebym go w kółko słuchał. Ja potrzebuję to słowo czytać, sam też je przeżuwać. To jest ten obraz, który pokazuje święty Paweł, że wy powinniście teraz już być nauczycielami, powinniście dawać to mięso, a wciąż potrzebujecie mleka. Nie? Czyli co to jest mleko? To jest coś, co jest przetrawione przez drugiego. I jest taki moment w życiu wierzącego, że on potrzebuje wychodzić do tego lasu, żeby to mięso upolować. I tym wychodzeniem do lasu jest to, że siadasz z tą Biblią i robisz sobie studium, które jest regularne, które jest konkretne, szukasz, czytasz smaczki, słowniki, niesłowniki, chociaż wiadomo, jest taki tekst, że niektórzy lubią czytać Słowo Boże w językach oryginalnych, a ja lubię je czytać w Duchu Świętym. No. I wiesz, no jest w tym troszkę prawdy, ale jednocześnie te języki oryginalne też dużo przecież otwierają, co zresztą zaczęliśmy ten odcinek od tego, więc no myślę, że po prostu fajnie jest to słowo, w to słowo wgryzać się i coś poświęcić, żeby to słowo poznawać bardziej. A propos języków oryginalnych, to kiedy miałem ten taki wielki kryzys dekadę temu, nie? 9 lat temu, to cały czas przychodziło do mnie słowo, którego nie rozumiałem, bo ja nie znam hebrajskiego. Ty masz, Panie, bo może żony spytać, nie? Bo Maja jest po judaistyce. Ja przeczytam to słowo, znaczy znam to właściwie już teraz na pamięć. To było słowo, którego tak naprawdę nie rozumiałem, ale napisałem wtedy do Maji Miduch, też judaistki. Wszystkie Maje to generalnie znają hebrajski. Może tak. Poza pszczółką Mają. No i wiesz co, i było takie słowo... Maj bym wymyślił. Tak, niech głos podniesie pustynia, osiedla, które zamieszkują Kedar. Mieszkańcy Sela wznoszą okrzyki, ze szczytów gór nich nawołują radośnie. No brzmi fajnie. Pierwszy raz siedzisz w totalnym kryzysie, nie masz żadnych argumentów, siedzisz i masz przepłakane noce. Znowu gdzieś otwieram Biblię. I to nawet nie na chybił trafił, ale to słowo cały czas wracało jak rykoszet. Niech głos podniesie pustynia z miastami osiedla, które zamieszkują Kedar. Czyli Bóg mówi, jeśli jesteś na osiedlu, które się nazywa Kedar, to co masz zrobić? Podnieść głos. Nie? Wznieść głos, a mieszkańcy Sela niech wznoszą okrzyki, ze szczytów gór niech nawołują radośnie. No i ja napisałem, mówię, co to znaczy te Sela i Kedar. I zobacz, Kedar to znaczy być ciemnym, brudnym, być w stroju żałobnym, odprawiać żałobę. Czyli Bóg mówi, jeśli się czujesz właśnie ciemny, w ciemnej dolinie się czujesz brudny, że jesteś w stroju żałobnym, jakbyś był w żałobie, to co masz zrobić? Podnieść głos i uwielbiać. A Sela, skała, być twardym, skalistym, skamieniałym, nieurodzajnym. Ja to czytam w chwili, kiedy rozsypuje się wspólnota, zostaje kilka osób, bo jeden z guru duchowych powiedział, że mamy się zamknąć. To mówiłem kiedyś w podcaście, kiedy byłem u ciebie też na werandzie. Mówiłeś. No ale na tej zasadzie, że wiesz, i widzisz, wszystko się sypie dookoła i widzisz, że nie ma żadnych owoców. Po prostu jesteś twardy jak skała i Bóg mówi co? Patrzcie, Sela, skała, być twardym, skalistym, skamieniałym, nieurodzajnym. I mówi tak, mieszkańcy Sela niech wznoszą okrzyki, ze szczytów gór niech nawołują radośnie. No i ja zacząłem to robić. To była taka lekcja, czym jest uwielbienie. To znaczy Bóg mówi właśnie w takiej ciemnej dolinie, dolina Baka. Baka to jest po hebrajsku łzy. Idziesz doliną Baka i masz to zamienić w źródło. Zacząłem, wiadomo, że przez zaciśnięte zęby, ale uwielbiać. Panie, nie rozumiem, nie, że nie rozumiem, ale błogosławię Cię. Już nie chcę wejść w to przeklinanie, bo w tym jestem świetny. W narzekaniu. Naprawdę, ja jestem mistrzem w narzekaniu. Co chwila do nas podchodzą i tak dziękujemy, 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 a tak naprawdę to wiecie, szewc bez butów chodzi. Ja napisałem książkę o uwielbieniu, bo nie potrafię tego robić, a nie dlatego, że no. Też był cały kiedyś podcast o uwielbieniu, to posłuchajcie, jak Krzysiu opowiada, jak w chwili słabości czasami, nie? Jak wychodzi z Mają i dają chwałę Bożą, co się dzieje. Jaka jest odpowiedź Boga na to, że ty w takim momencie właśnie Kedar i Sela oddajesz chwałę Bogu? Następne zdanie. Jak bohater posuwa się Pan, jak wojownik pobudza waleczność, rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, góruje męstwem nad nieprzyjaciółmi. Nie? To jest odpowiedź. Nie? Bóg mówi, jeśli spróbujesz w tej ciemnej dolinie oddać mi chwałę Ja wiem, że jest ciężko, że nie potrafisz tego robić, ale właśnie w każdym położeniu. To położenie to jest genialne słowo. To Bóg mówi jak bohater, przyjdę i wydam okrzyk nad nieprzyjaciółmi. I to jest moje doświadczenie sprzed 10 lat. I dlatego tu siedzę, naprawdę. Ale to nie jest logiczne. To nie jest logiczne, no bo... Jak ci źle, to narzekaj i w ogóle rób z siebie ofiarę. To jest, tak, bo to jest logiczne. Bo to jest bardzo logiczne narzekanie, dlatego że to Krzysztof zresztą powiedział w podcaście, jak rozmawialiśmy o wtedy jak o uwielbieniu, że uwielbienie to jest język nieba. To nie jest nasz język. Bo bardzo naturalne jest to, że mamy narzekać i powiedzieć, dlaczego ja... To dlaczego trzej młodzieńcy w piecu ognistym, gdyby byli Polakami, to by powiedzieli, że za ciasno, za gorąco, all inclusive. Zaraz znowu ci powiedzą, że nienawidzisz Polaków. Tak, ale wiesz, jak się śmieję, all inclusive miał być, a co oni robią? Są w piecu i oddają chwałę Panu Bogu i mówią właśnie tą całą litanię, nie? No. Błogosławcie Pana, błogosławcie Pana, błogosławcie. Jeśli chodzi o słowo, to jest taka w cudzysłowie odnoga Kościoła katolickiego, która twierdzi, tu akurat tożsami może są z tym, co też pewne denominacje chrześcijańskie inne uważają, że słowo nie może mówić do ciebie bezpośrednio w twojej sytuacji, w danym momencie. To, co ja powiedziałem z tym Ezechiaszem, którego w ogóle uznałem za swoje imię, bo tak Pan Bóg mi pokazywał to, ale to, co właśnie taka sytuacja to dla niektórych jest albo protestancka, albo w ogóle demoniczna, to zależy kto, bo dla tych katolików jest protestancka, a dla tamtych właśnie ewangelicznie wierzących, tylko że w tych nurtach cesacjonistycznych, no to na przykład kalwinizm zupełnie usuwa Ducha Świętego. Między młotem a kowadłem zawsze jesteś. No tak? Z takiego, tak, zbyt protestancki, zbyt katolicki i tak dalej, i tak dalej. Ale no to pokazuje, że to Słowo Boże, ono jest naprawdę lampą u naszych stóp i naprawdę trzeba być ignorantem, który nie umie czytać, żeby wysnuć takie wnioski, że Bóg nie ingeruje w nasze życie jako wierzących, w takim sensie ingeruje, że nie czuwa nad tym życiem, że nie daje wskazówek, no bo On daje wskazówki, On mówi, On każdego dnia to robi. I kiedy to słowo czytamy, to zawsze, ja mam tak, że zawsze jak siądę rano i poczytam coś, nawet jeżeli to jest, mam ten, codziennie 2 rozdziały Ewangelii, minimum se czytam, nie? I nawet dzisiaj, cała sytuacja związana z różnymi rzeczami, które się teraz w mediach społecznościowych dzieją, typu tutaj uwielbienie w kościele, źle, że za bardzo żywiołowo, za bardzo ten... Ja też grałem ostatnio koncert na festiwalu Chrześcijańskie Granie, koncert z moją kapelą. Była rzeźnia. Tak, była rzeźnia. Na Palm Death by się mógł wiele nauczyć. Była rzeźnia, bo bo ja tam się trochę wydzieram. 6 lat gram w tym zespole, tak? Czyli to jest dzieło, w którym biorę udział dużo wcześniej niż we wszystkich podcastach w zasadzie. I teraz ludzie mnie przekreślają przez to, mówią, że satanizm, bo muzyka satanistyczna, wiesz, totalne niezrozumienie w ogóle tego, jak Pan Bóg działa, nie? I do czego nas zachęca, do czego nas posyła, a zachęca nas właśnie tam, żebyśmy do tych osiedli Kedar poszli i żebyśmy tam głosili Ewangelię, byli światłem i właśnie to, wiesz, ale też poczekaj, muszę to powiedzieć, bo wylał się ten hejt, to wszystko, a jednocześnie dostaliśmy wiadomość, że zagramy na takim fajnym festiwalu rockowym w konkursie, co prawda kapel, ale ze 127 zespołów przeszliśmy, nie? I teraz... P.O.D. jest taki zespół. No jest P.O.D., nawet katolicy to tworzą. I grają z Marilyn Mansonem, grają z Kornem, znaczy teraz Korn to jest 2 nawróconych na 4. No tak. Ale było kiedyś, dlaczego gracie z nimi? Dlaczego wchodzicie w coś takiego? I oni powiedzieli, bo my jesteśmy catfish Christians, nie? Czyli jesteśmy sumami. A on czemu? On mówi, pływamy pod nie i zjadamy gówna, nie? Nieczystości. Ale to było piękne, nie? Bo najlepiej grać właśnie dla oazy. Z całym szacunkiem dla oazy. Nie, no, łatwo jest się oazowym. Zamknąć. Znaczy łatwo dla getta, się zamknąć. Nie? Czy to słowo Boże nam mówi? No. Żebyśmy się zamykali, żebyśmy robili te getta, żebyśmy wyszli z tego nieczystego świata. No. Jezus założył skansen, powiedział, panowie, zróbcie tutaj izbę pamięci i nie dotykajcie eksponatów, nie? A mówi, idźcie na cały świat. Tu jest ten temat, teraz mi w głowie brzmi te słowa, że nie da się wyjść z tego świata w kontekście, my mamy w nim żyć, to albo w Jakuba, albo w liście Jana to jest, ale mamy być wolni od wpływów tego świata, czyli tu chodzi o serce, że ja dzisiaj mogę pójść wszędzie, żeby tam świecić. Mogę naprawdę wszędzie pójść, nie? Do każdego najbardziej hardkorowego miejsca. Jak wczoraj mówiłem studentom, że słuchajcie, ja ewangelizowałem w klubie, gdzie ludzie tańczą, chleją wódę i tak dalej. Oni tacy w szoku. Ja mówię, A gdzie my mamy być, nie? Ojciec badanie mi powiedział, że możesz być w centrum, w samym środku domu publicznego i być czysty. No właśnie. Dla czystego badani. Wszystko jest czyste. Znowu to słowo. O tym porozmawiamy też. Tymczasem, wiesz, wszyscy, którzy tak mówią, że nie wolno, to nie wolno, to nie wolno. Znowu w Słowie Bożym jest na to odpowiedź, że są tacy, którzy zabraniają tego jedzenia, wstępowania w związki małżeńskie, tego zabraniają, tego, tamtego. I to już Słowo Boże nas ostrzega przed takimi ludźmi, którzy widzą, co my robimy, choć jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Przynajmniej tak twierdzimy, w to wierzymy. I ktoś nam zabrania tego. Mówi, nie możesz taki być. I znowu Słowo Boże w tym momencie, ja mam tak, że właśnie przez to, że je znam, nawet nie muszę wszystkiego na pamięć znać, nie? Ale tak ogólnie je znam, to mi zawsze Duch Święty przypomina. Jak ktoś mi gada jakieś głupoty, to zamiast wchodzić w takie narzekanie na niego, że co za taki owaki człowiek, to mi się zawsze jakby jakaś klapka, jakieś okienko w głowie otwiera i jest odpowiedź ze słowa w moim sercu, nie? I dlatego, wiesz, trochę tak przewrotnie, nie mam ulubionych wersetów, ale staram się żyć słowem jako całością. Jednak oczywiście, że są te gdzieś tam słowa, których w odpowiednich momentach swojego życia łapałem się ich mocniej. Nie? I na przykład miałem taką sytuację, jest Jeremiasza 29:11, znasz? Jestem bowiem świadom zamiarów, jakie zamyślam co do was, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, aby wam zapewnić przyszłość, jakiej oczekujecie. Mhm. I teraz to mówi Bóg w Starym Testamencie. Mhm. Gdzie ten Bóg w Starym Testamencie takie coś, nie? Tymczasem na drugiej stronie Biblii on chroni Kaina. To jest miłosierny ojciec, nie? Kaina, słuchaj, Kain zabił brata. Pierwsze zabójstwo religijne na tle... Pierwsze w ogóle zabójstwo na tle religijnym. Przychodzi Kain do Boga, mówi, teraz mam przechlapane. Gdziekolwiek się pojawię, to mnie zabiją. I Bóg mówi, nie, ja ci dam znamię, żeby cię chronić. Ktokolwiek dotknie Kaina, zabójcę brata, bratobójcę, 7-krotną karę poniesie. Wiesz, w fantastyce jest ta koncepcja, że Kain do dzisiaj chodzi po ziemi i że nikt, nawet śmierć, nie może go dotknąć. Więc wiesz, takie, to w fantastyce mówię, nie w Biblii czy coś. Ale no, to jest właśnie ciekawe, nie? Że Pan Bóg honoruje też to swoje słowo, nie? I to, co on powie, to jest święte. A my często przychodzimy do drugiego i mówimy, nie, Bóg nie może tak do ciebie mówić. Kilkoro z was zadało takie pytanie, co zrobić, kiedy nie znajduje w sobie wiary? I to jest dokładnie to, o czym Krzysztof powiedział. Święty Tomasz z Akwinu napisał, wypowiadaj słowa, a wiara przyjdzie za nimi. Czyli to jest dokładnie to doświadczenie ojców pustyni. Wypowiadaj coś, ogłaszaj coś w rzeczywistości duchowej. Ja wiem, jak to absurdalnie brzmi dla osób niewierzących. Nie, bo to jest takie, no będziesz stał teraz i będziesz... Wiesz, jakie słowo z Jeremiasza mnie zawsze podnosi? Czy dodaje mi jakiejś takiej nadziei? A ja z tym Jeremiaszem muszę skończyć. No. Teraz czy później? To ja tylko jedno słowo powiem. No wołaj do mnie, a odpowiem ci. Znaczy dla mnie to jest po prostu... Wołaj do mnie, a odpowiem ci. No i tak jest, no. Ale widzisz, z tym Jeremiaszem kończę i mam nadzieję, że wstydu oszczędzę, ale... to słowo jakby przyszło do mnie mocniej jakoś w okolicach mojego ślubu, gdzie to był taki burzliwy okres dla mojego życia. A może to było rok później, no ale dobra, to był świeży. Myślałem, że burzliwy okres to się po ślubie zaczął. No, Taka jest klasyka gatunku nad Wisłą. Wiesz co, ale nie, no my nie mieliśmy nigdy tak, żeby był jakiś hardcore, wiesz. Mhm. Nie wziąłem tego słowa, które wypowiadałeś nade mną, że będzie katolicka patologiczna rodzina. Nie, wiesz co mówię, tego nie wziąłem, dwie indywidualności pod jednym dachem to... No ale my jesteśmy inni. Mhm. Różnimy ale my się też bardzo. Jesteśmy, właśnie słuchaj, teraz byłem w Chełmie na konferencji Twierdza i dwie osoby podeszły i mówią, że lubią nasz podcast, dlatego że my jesteśmy inni i się uzupełniamy. No i to jest właśnie błogosławieństwo różnorodności, a propos. No i z tym Jeremiasza kończę. Długo, ale kończę. Wiesz, wziąłem sobie ten fragment, dostałem od niej, już teraz pamiętam, że to było w okolicach pierwszej rocznicy ślubu i dostałem od niej sygnet z napisem właśnie JR 2911. On mi popękał od sztangi na siłowni, więc ćwiczyłem w nim, więc go nie mam, ale przyjąłem to słowo tak mocno i zacząłem gdzieś tam wracać do niego i pamiętam, że sobie pomyślałem, że mam tam jakąś posługę w Gdańsku, a mam jeszcze, wtedy miałem te 25,5 powiedzmy, i mam jeszcze zniżkę studencką, bo zacząłem już tą teologię studiować, to mówię, pojadę se do Gdańska, nie? Pociągiem. No i kupuję bilet, tam wklepuję to wszystko, przychodzi mi ten rachunek do opłaty w banku, a tam 29 zł 11 groszy. Pięknie. I wiesz, ja mówię, kurde, jaka faza, nie? I to jest takie, to było dla mnie, wiecie, zaraz tu powiedzą, że jestem jakimś numerologiem, przytulam drzewa i w ogóle, ale no o co chodzi? O to, że... Jakby co mamy, co przytulać. Podotykajmy se. No. O co chodzi? O to, że po prostu Bóg mi dał słowo, a potem je potwierdził, bo tak Bóg działa, nie? Że jak On mówi słowo, to On to potwierdza i często jesteśmy tak głusi, że potwierdza to 15 razy, nie? I póki nie wykonamy tego właśnie kroku wiary, o którym mówiliśmy, to to słowo może pozostać bezowocne, bo on nas zaprasza do współpracy. A propos zniżek studenckich i legitymacji, taki znajomy ksiądz opowiadał, że za komuny była taka sytuacja, że wszyscy studenci mieli zniżkę na PKP, tylko nie klerycy, nie? Że to był taki wytryk, że klerycy, nie? No i on mówi tak, ten mój znajomy ksiądz, byliśmy z kumplem nad morzem, ale już mieliśmy wracać potem na Śląsk, ale nie mieliśmy kasy na cały bilet. No on mówi, kupmy połówkę, mamy legitymację. On mówi, ale wiesz, jak się przyczepi, dobra, nie, kupili po połówce, nie chodzi o alkohol, nie, właśnie nie chodzi o alkohol, tylko 50% jadą, wchodzi konduktor, dobry wieczór, bileciki do kontroli, oni tak dają legitymację studenckie, mówi, legitymacja studencka, alumna, a on, wydział aluminium, on dziękuję bardzo, do widzenia. Także wydział aluminium ich uratował. My nie jesteśmy z wydziału aluminium, nie jesteś. To jest amelinium, tego nie pomalujesz. Nie, bo on jest taki, wiecie, taka strefa metalowa. Metalowa. No wiesz, no i właśnie to jest... Może poproszę cię kiedyś, żebyś zaśpiewał swoją piosenkę w czasie naszego podcastu i tam połowa ludzi odpadnie od razu. Słuchaj, no ja mam świadomość, że to jest taka wrażliwość, która nie do każdego dotrze, tak? Prowadzę audycję, ale to w radiu puściliśmy Briana Welcha i naprawdę było kilka głosów takich bardzo oburzonych, że to jest taki próg, którego ludzie nie są w stanie przekroczyć. Gitarzysta zespołu Korn, nie? Który też tworzy solowo. No. I teraz bardziej też w zespole Love and Death, czyli miłość i śmierć. Tego, o czym ty mówiłeś, że to jest twój język i dlatego śpiewasz w taki sposób. Darek Malejonek mi mówił, bo to był główny zarzut do radykalnych. Dlaczego właśnie Tymoteusz gra tak ostro? Dlaczego Armia gra tak ostro? Ale wiesz, bo mówi... Oni to ostro grają na koncertach, powiem ci, bo te piosenki ich, te utwory, których ja sobie słucham teraz, wczoraj po prostu chyba ze 3 albumy przesłuchałem, ale dla mnie one są lajtowe. No może. Za bardzo lajtowe, ale jak poszedłem na koncert, to przez 2 tygodnie mi piszczało w uszach. A ja raz straciłem głos, ale nie po Tymoteuszu, tylko jest taki zespół The Swans. I oczywiście tam było napisane, żeby wziąć zatyczki, no ale kto weźmie zatyczki? Jak weźmiesz zatyczki, słyszysz tylko bu, bu, bu. A to zależy jakie zatyczki, wiesz, są chłopie, takie specjalne zatyczki. Wracałem z kumplem, on do mnie mówił, ja go nie słyszałem, ja do niego mówiłem, on nie słyszałem i potem po 2 dniach napisałem i co on napisał? Piski, szumy, nie? Ja naprawdę się przeraziłem i potem przeczytałem wywiad z tym Michaelem Gira, który jest liderem zespołu The Swans i powiedział, że on kocha zderzenie piękna z bólem. Oni grają na odsłuchach, czyli mają 1/3 tak, tego. Tak. No, ale powiem szczerze, że wtedy się wystraszyłem. Ale a propos Tymoteusza i Darka Malejonka, bo o nim wspomnieliśmy, był ten zarzut, dlaczego gracie taką muzykę? On mówi, po pierwsze, to jest nasz język, a poza tym jest piękna scena z Dawidem, kiedy Dawid musi walczyć i nie ma miecza i przynoszą mu miecz Goliata. No Goliat to symbol zła, demona i tak dalej. On mówi, wezmę ten miecz, bo to jest najlepszy miecz. I on mówi po prostu, dlaczego nie? Dlaczego mamy się zgodzić na to, że zły zawłaszczył na przykład sferę popkultury, metalu i tak dalej, i tak dalej. No i zobacz, znowu słowo nam tyle lat temu spisane, znowu nam odpowiada, nie? I rozwiązuje nasze tutaj zagwozdki. A przez to, że ludzie nie znają słowa, no to wypowiadają, co im ślina na język przyniesie, nie? I jakie jest z tego dobro. Z tym was zostawiamy, czytajcie słowo, tak? Tak jest. Czytajcie słowo, bo... Codziennie. Głębiej, głębiej. I może być tak, jak teraz w czasie Triduum, że jest opowieść o Abrahamie. Jest tylko jedno słowo, że nadano temu wzgórzu nazwę Pan widzi. Pan widzi. I ja siedziałem, mówię, Boże, jakie to jest mocne, Pan widzi. My sobie z Krzysiem tu siedzimy, gadamy, Pan widzi. Jesteście teraz, nie wiem, w sklepie, Pan widzi. Siedzicie przed komputerem, Pan widzi. On widzi to, co robicie. Dlaczego? Bo tak mówi słowo. Amen. Amen.